Dzień dobry, witamy w 22. odcinku przesadzonego podcastu, kolejnym z serii, w której omawiamy różne grupy roślin i tym razem spotykamy się z Żanią, żeby porozmawiać o krzewach liściastych. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek. Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują. Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. I za kaczmarek, Żaneta Wybiorczyk. Czyli przesadzony podcast. Cześć Żaniu. Dzień dobry, witam. Cześć. Słuchaj, zaczniemy jak zwykle, że krzewy liściaste to jest grupa roślin, oczywiście bardzo zróżnicowana, podobnie w zasadzie jak iglaki, podobnie jak drzewa liściaste, jest to bardzo zróżnicowana względem siebie grupa roślin. Wśród krzewów liściastych mamy bardzo różne formy. Względem na przykład pokroju, prawda? Znajdują się tutaj różnego rodzaju krzewy o różnym pokroju i przez to będą miały one różne zastosowanie w naszych ogrodach. Oczywiście zgodzę się z Tobą, tak jak w przypadku iglaków i tak jak mówiłyśmy w przypadku drzew liściastych. Te rośliny różnią się względem siebie, właśnie pokrojem pędami, kolorem tych pędów i też liści oczywiście, kształtem liści oraz kwiatu, kwiatami, które nawet wydają. I należy też wspomnieć, że przecież termin kwitnienia tych krzewów też jest różny, przez co mamy mm, taką większą różnorodność w naszym ogrodzie. On się staje taki, wiesz, bardziej taki w ruchu. Taki jesteśmy, zmienny staje się, mam to na myśli. Jesteśmy w stanie obserwować, jaką się ta zmienia. ciągłość, ciągłość kwitnienia tak. jesteśmy w stanie zaplanować, tak. prawda? I jesteśmy mhm. w stanie sobie to zaplanować, i wtedy ta zmienność w naszym ogrodzie następuje. No i oczywiście różnią się również swoimi owocami, jakie wydają, bo przecież krzewy wydają również kolorowe owoce, które również są atrakcyjne. W momencie, kiedy się pojawiają na danym krzewie. Czy to jest ognik, czy berberys? Tak. I one są równie dekoracyjne. Mhm. Ja bym powiedziała także. że. Że krzewy liściaste to jest w ogóle bardzo cenna grupa roślin, kiedy projektujemy ogród, bo to jest taka grupa, w której znajdziemy także krzewy, które mają na przykład 1,5 metra szerokości, nawet 3 metry szerokości, i stosując niewiele tych roślin, możemy tak naprawdę wypełnić sobie te ogrodowe przestrzenie ogrodowe rabaty i one są bardzo cenne do zastosowania, jeżeli planujemy rabaty w sposób piętrowy, czyli najwyższe rośliny sadzimy najdalej od siebie a idąc tutaj jak gdyby stojąc w ogrodzie i zbliżając się do krawędzi trawnika sadzimy coraz niższe rośliny, tak? No i słuchajcie, wśród krzewów liściastych znajdziecie zarówno krzewy, które gubią liście na zimę, ale znajdziecie także rośliny zimozielone i tutaj na przykład są bardzo lubiane przez wszystkich bukszpany, trzmieliny, albo często pojawiające się i coraz częściej pojawiające się laurowiśnie. Tak jest. No i e... Laurowiśnia, przepiękny gatunek, zielony zimą, i bardzo dużo pytań na grupach, zauważysz jest o tą Laurowiśnię w ostatnim czasie. Nie wiem, chyba ludzie dojrzewają tak. do tego, żeby robić również żywopłoty formowane przy pomocy właśnie gatunków liściastych, a nie tylko przy pomocy iglaków i tych popularnych naszych tuj, tak? No i tak jak mówisz. Mhm. Większość krzewów liściastych po prostu gubi swoje liście na zimę, i y, są to popularne, sadzone w naszych ogrodach coraz częściej, również hortensje. Berberys, zobacz, jest też takim gatunkiem, który gubi te liście na zimę, a jest przepiękny. Też go przez długi czas, powiem ci szczerze, nie doceniałam jako gatunek. No, wydawało mi się z początku chyba Taki mało dekoracyjny, ale im jestem starsza, tym bardziej mi się po prostu podoba, nie? I jest dużo tych gatunków odmian dostępnych o różnym pokroju, przeróżnym, bo są i też takie położące się i o pokroju kolumnowym i bardziej rozłożystym, więc to zastosowanie ich jest przeogromne i jeszcze mamy do wyboru bardzo dużą ilość odmian tego gatunku, więc. Aha. Dlatego podoba mi się on coraz bardziej. <laughs> y I jeszcze. I słuchajcie, y też i wybierając. Mm -hmm. Mm -hmm. No i tak jak mówisz. Y Istnieją takie gatunki tych krzewów liściastych, które nie gubią tych liści na zimę, jak laurowiśnia, które są zimozielone, właśnie bukszpan, który stosujemy w tych ogrodach bardziej takich formalnych, strzyżonych, no bo wiadomo, tniemy je na przeróżne kształty, tak. No i trzmielina mhm. fortunea, która jest bardzo popularnym gatunkiem, czy o takich, wiesz, liściach żółto obrzeżonych, Pstrych, takich zielono nakrapianych albo z białym brzegiem, w zależności od ogrodu, który projektujemy, no i również mają one różny pokrój wiadomo. No i co jeszcze? No, ostro krzew kolczasty jest takim gatunkiem runianka japońska, czy pożący taki ścielący się wręcz barwinek pospolity, tworzy taki, takie zwarte kobierce, nawet można powiedzieć dywany. No i niektóre Aha. odmiany ogników również są zimozielone. Nie wszystkie, bo część y, odmian y, gubi liście na zimę, ale są też takie, które pozostawiają te swoje liście y, również na zimę. Tak i warto na pewno mieć krzewy liściase w swoim ogrodzie, choćby też z tego względu, że bardzo wiele krzewów znajdziemy, które pięknie kwitną Oczywiście. i kwitną dosyć długo. Mhm. W porównaniu na przykład z bylinami, tak? To kwitnienie ich jest y, trwałe. No tutaj takim koronnym przykładem będzie chociażby hortensja, tak, która tak jest. kwitnie wiele tygodni, a wręcz miesięcy. i to jest roślina, która jest bardzo długo dekoracyjna, tak? I takich y, i takich właśnie podobnych roślin znajdziemy wśród krzewów liściastych więcej. I wtedy, tak naprawdę, można w ogrodzie mieć trochę roślin iglastych, parę drzew, kilka takich hortensji, które są ekstremalnie, bym powiedziała, dekoracyjne, bo przez prawie, pra, przez prawie cały rok. Moja na przykład hortensja ogrodowa kwitnie od lipca, aż mówiłam to w poprzednim odcinku, chyba yy, odnośnie. Tak, ulubionej rośliny? Tak, to było, czy? Nie pamiętam, w każdym razie... Nie, tylko nie, chyba coś opowiadałyśmy, pytanie, pytanie, ale opowiadałaś, było o pytanie. przycinaniu był Tak, to pytanie od słuchaczki mm -hmm. było, bo nagrywałyśmy drzewa liściaste i moja kwitnie 5 miesięcy, bo aż do początku listopada te kwiaty jeszcze no są piękne. No to to jest wynik. Do pierwszych, powiedzmy, przymrozków tych e, tak. jesiennych, zimowych, które wystąpią, nie? Także tak, dlatego no, to, jest, to, jest, to jest świetny wynik. Dlatego właśnie warto jest krzewy liściaste w swoich kompozycjach ogrodowych na pewno umieszczać, tak? To jest długie kwitnienie albo dekoracyjność ze względu na przykład na kolor liści, tak? Ale te mhm. efekty dekoracyjne są bardzo długotrwałe. I Iza, należy tu też powiedzieć, że nie tylko ze względu na kwiaty, które przepięknie się przebarwiają, ale również i te pachnące, bo zobacz na przykład bez lilak, który kwitnie w maju, no no, nie dość, że ma piękne te kwiatostany, takie groniaste, w różnych kolorach, jakieś y, liliowe, białe, zabarwienie, czy nawet takie purpurowe, i on przepięknie pachnie. No i zobacz, Maj i pierwsze, co się ludziom kojarzy, bzy, tak, i scinają do wazonów ze swojego ogrodu, i, i, i one naprawdę cieszą. Mhm. Czy chociażby taka właśnie y, magnolia? Którą, która jest też nie tylko drzewem liściastym, ale przyjmuje też formę krzaczastą. Ma przepiękne kwiaty, a później liście, tak? Budleje, zobacz. Aha. To jest motyli krzew, nie bez powodu, bo przyciąga motyle i owady zapylające do siebie za pomocą właśnie zapachu, takiego słodkiego, wręcz powiedziałabym miodowego zapachu i, i też kolor tych kwiatów jest... Bardzo różny, ale też ze względu na te dekoracyjne walory krzewów, jakie krzewy posiadają, no to one również mają te dekoracyjne owoce, tak jak właśnie ognik, irga, berberys, ale nawet korę. Zobacz, dereń jest takim gatunkiem, który ma przepiękną korę, nawet jeżeli Zrzuci liście, to po prostu to jest element, który w pierwszej kolejności przyciąga nasz wzrok zimą, bo ta czerwień jest taka wiesz, bardzo wpadająca w oczy. Mhm. Tak. Czyli to są elementy charakterystyczne dla danych mhm. gatunków ze względu na kwiaty, liście, e, owoce i też korę tak samo jak w przypadku drzew. Liściasty. I dlatego, ze względu na to, że jest to bardzo zróżnicowana grupa roślin w, swojej, w, swoim, w swoich ramach, możemy je stosować w swoich ogrodach w bardzo różnych celach i one w naszych ogrodach mogą realizować bardzo różne funkcje. Możemy na przykład wykorzystywać krzewy o ciekawych liściach. Albo liściach w ciekawym kolorze, na przykład liściach purpurowych, do tworzenia jakichś barwnych zestawień. Możemy także krzewy liściaste sadzić w szpalerach albo jako żywopłoty, tak? I to mogą być zarówno żywopłoty formowane, ale mogą to też być żywopłoty swobodne, tak? tak? Czasem mhm. to może być naprawdę świetna alternatywa, i zamiast na przykład planować żywopłot z jednego gatunku, który yy, no, będzie taki. Możemy nadać temu żywopłotowi takie więcej życia. I na przykład wybrać 4-5 krzewów liściastych i posadzić je w jakichś rytmach, tak? Dwa takie, jeden taki, trzy takie, i, i mhm. znów tutaj nie sadzić jakby tymi samymi ilościami, nie operować, tylko różnymi, żeby to było takie zróżnicowane i ciekawe, fajne, tak? Mhm. No tak jak mówisz, można tutaj powtarzać te nasadzenia, tworząc takie barwne plamy w naszych ogrodach, bo to przecież o to chodzi, żeby on był zmienny, żeby e, zmieniał się wraz z porami roku. Tak, te liście się przebarwiają, tak jak mówisz, na przeróżne kolory, albo są zimozielone i wtedy ten kolor jest niezmienny. Ale mówię, trzmielina no właśnie. na przykład, trzmielina tak. zobacz, Fortunea, ma te liście nakrapiane i z, samo w sobie jest to takie ciekawe, ciekawe prawda? Bo no, zabarwienie jest takie mhm. pstrokate i sadzimy ją wtedy do jakiejś kompozycji i które z bylinami na przykład byliny nam przekwitną, a trzmielina jest zimozielona i będzie cieszyć nasze oczy nawet i w zimę. Ale tak jak mówisz Iza, one się przebarwiają na różne kolory, na żółto, na taki purpurowy kolor, czy wręcz taki karminowy i to jest ciekawe na przykład jesienią, tak? I tak jak mówisz Fajnie jest ze sobą po prostu łączyć niektóre odmiany danego gatunku, żeby uzyskać taki ciekawy, fajny efekt, a nie taki jednolity, jednostajny, który będzie cały czas wyglądał tak samo na okrągło, nie? Mhm. Tak, oczywiście krzewy możemy też wykorzystywać, bo my mówimy teraz tak więcej może o takich wyższych roślinach, ale wśród krzewów znajdują się także takie na przykład, jak powiedziałaś, od śmielinie Krzewy, które możemy wykorzystywać jako rośliny okrywowe. I tak takie jest. krzewy będą miały bardzo fajne zastosowanie, na przykład do sadzenia pod koronami drzew, które są takim miejscem, w którym często wiele osób gdzieś tam mhm. zastanawia się, tak, co zrobić, żeby tam coś rosło. To tutaj wśród krzewów właśnie liściastych znajdziecie wiele różnych roślin, które w takim miejscu można zastosować i to będzie i one tam będą sobie świetnie radziły, tak? Oczywiście, no bo ta, tych gatunków jest naprawdę sporo i tak naprawdę do gatunku danego drzewa możemy fajnie skomponować jakiś gatunek właśnie krzewu liściastego. Czy to będzie berberys, właśnie ta laurowiśnia przez nas coraz częściej sadzona i lubiana. Ligustr pospolity, no tylko ligustr gubi liście i też należy pamiętać. Albo różanecznik ludzie często sadzą również, jeżeli mają bardziej jakieś tam, wiesz, kwaśne podłoże i albo pod koronami właśnie drzew iglastych i też to fajnie wygląda. No bo to taki tak, taki półcień, on tam musi mieć co prawda więcej wody, tak. ale w takim półcieniu on sobie będzie świetnie radził, tak? A też jest krzewem zimozielonym, więc tutaj tak też jest. jest duży jego plus, że również zimą nie jest, no nie gubi liści, tak? I wciąż jest dekoracyjny chociażby z tych liści, tak? Mhm. Tak, no krzewy mają chociażby też takie zastosowanie, że możemy je sadzić jako solitery, tak? Są krzewy, które. No, jako solitery, aż się je prosi zastosować. Na przykład takim krzewem jest e, coraz też bardziej popularny klon palmowy, który ma no, taki tak. egzotyczny bardzo wygląd. No i klon palmowy posadzony jako soliter wygląda naprawdę spektakularnie. Wygląda bardzo wyjątkowo i jest to wręcz taka roślina, którą żal by było gdzieś posadzić jako roślinę tła. On wymaga tego, żeby go Wyeksponować. wyeksponować tak, 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 tak. W zależności od tego, w jakiej odmianie on będzie, no to też te. E, Liście będzie miał w przeróżnych kolorach, tak? Jaśniejsze, ciemniejsze, czerwone, purpurowe itd. itd. To naprawdę mnogość tych odmian jest bardzo różnorodna. I co jeszcze Iza? No, należy wspomnieć też o tym, że tak samo jak i drzewa liściaste, krzewy liściaste poprawiają nasz. Mikroklimat po prostu. I nie tylko w ogrodzie, ale również w miastach. Yy, sadzimy je często właśnie w parkach czy gdzieś na skwerach. I to jest dodatkowe schronienie dla zwierząt również, tak? tak jak w przypadku i drzew i krzewów iglastych i liściastych. Tak, tak jak mówisz. I w ogóle, no, Krzewy liściaste to jest w ogóle właśnie bardzo taka plastyczna grupa roślin. Możemy je tak. też stosować jako tło dla innych roślin. Możemy też, słuchajcie, też warto planując nasadzenia, jeżeli wybieramy jakieś krzewy liściaste już do swojego ogrodu, zastosować taki zabieg powtórzenia. I jeżeli na przykład, w, w ogóle, to też. My coraz więcej będziemy mówić o kompozycjach, bo też. Yy, Przygotowujemy o, tak. się już y, do ujawnienia Wam naszego ha. kolejnego projektu i o kompozycjach będzie więcej, ale komponując swój ogród warto postawić na to, aby pewne gatunki powtórzyć. Dlaczego? Że dlatego, że to nam daje taki fajny, spójny efekt. Mm -hmm. I też, kiedy, kiedy, jeżeli na przykład powtórzymy roślinę, która jest kwitnąca, to mamy ten moment, kiedy Coś nam zakwita na taki sam sposób w dwóch czy trzech miejscach w naszym ogrodzie. To się tak zapala jak takie światła, tak? I skupia naszą uwagę. Warto powtarzać rośliny, bo wtedy mamy taką właśnie czytelną, fajną kompozycję, a nasz ogród nie jest zbieraniną bardzo różnych gatunków, tak? Nie mamy tego efektu takiego ogrodu botanicznego, gdzie tam mamy 80 gatunków mm -hmm. i każdego gatunku po jednej sztuce, czy po dwie, tylko mamy te plamy takie i, i to jest dużo bardziej, y, dużo fajniejsze w odbiorze. I zobacz, i fajne to jest, właśnie, jeżeli chodzi o właśnie te y, krzewy liściaste, o których rozmawiamy, fajnie je po prostu ze sobą komponować na tej zasadzie, że tworzyć. Zgrany taki duet jednej rośliny, na przykład niższego piętra, z tym właśnie krzewem, który jest rośliną piętra wyższego. I fajnie te y, rośliny ze sobą współgrają i pasują do siebie, bo na przykład utrzymane są w jednej tonacji barwnej albo w zupełnie różnych, nie? Dla za na zasadzie kontrastu. Albo w kontrastowej. Tak, mm -hmm. na przykład tak. taki wiesz, y, jas jasno-zielony, krzew o jasnozielonych liściach zestawiony z beliną na przykład o żółtym ulistnieniu czy czerwonym jakiegoś berberysa zestawić z jakąś niższą rośliną i to już robi efekt wow nawet czy berberysa który będzie posiadał jasnozielone liście z tym o liściach purpurowych takich ciemnych karminowych nie i, i to naprawdę mhm. daje efekt wow tak to jest bardzo prosi. ważne. Słuchajcie, żeby tak, żeby wybierając krzewy, też zwrócić uwagę w jaki sposób one są zbudowane, bo krzewy mogą wyglądać w różny sposób. I tutaj jako przykład pomyślmy sobie na przykład o tym bzie o którym mówiłaś. Mhm. Taki typowy nasz ogrodowy bez lilak. I bez jest bardzo ładnym krzewem, pięknie kwitnie, ale ma to do siebie, że on jak gdyby ulistnienie ma dopiero od pewnej wysokości, że jego tak. pędy te od dołu wychodzące sobie z ziemi są w zasadzie takie gołe. Mhm. I, I tutaj warto, jeżeli na przykład stosujemy taką, tak zbudowaną roślinę w swoim ogrodzie, zaplanować nasadzenia, które będą przed tym bzem posadzone, które te jego gołe e, pędy, gołe od pędy dołu będą zasłaniały. Tak. Zasłonią. Mhm. I to jest fajne, można naprawdę zrobić fajne zestawienia, kompozycje takie. I tutaj słuchajcie, od razu, właśnie planując tą ciągłość nasadzeń, tak jak sadzę na przykład taki bez, który jest bardzo ozdobny w miesiącach takich jak maj, bo wtedy kwitnie, a potem po prostu ma zielone liście, to przed nim posadziłabym coś, co. Jest ozdobne w okresie lipiec, sierpień, tak? Żeby zakwitło po tym już, jak ten bez przekwitnie i przestanie być dekoracyjny. I właśnie w taki sposób, planując nasadzenia, uzyskujemy tą ciągłość kwitnienia w naszych ogrodach. Tak jest, tylko trzeba mieć to dobrze przemyślane, tak jak mówisz, i wiedzieć, w jakich miesiącach dany gatunek kwitnie, czy odmiana, tak? Bo to też. No tak. Od tego zależy. Dlatego więcej będziemy, mhm. dlatego więcej będziemy mówić o kompozycjach, bo takie efekty uzyskuje się, planując swoje nasadzenia, tak? Takich efektów zazwyczaj nie uzyskujemy, jeżeli kupujemy gdzieś tam chaotycznie rośliny i dosadzamy, dosadzamy, dosadzamy w naszych ogrodach. No my cały czas tutaj mówimy, żeby te nasadzenia jednak planować i wtedy te efekty są najciekawsze, tak? Bo są po prostu przemyślane, zaprojektowane, zaplanowane przez nas, czy przez projektanta, czy przez y, samodzielnego ogrodnika, to jest jakby kwestia wtórna, ale tutaj po prostu warto zrobić taki dobry plan. Tak jest. Dobry plan to podstawa. Yy, tak jak mówiłyśmy w poprzednich odcinkach naszego podcastu, przesadzonego oczywiście. I wiesz co, Iza, yy, nasunęło mi się na myśl pewna rzecz, ale już właśnie mi umknęła. Dobra, jedźmy dalej. Jeżeli chodzi o yy, uprawę. Krzewów liściastych, to wiadomo, że wymagają one różnych stanowisk. Tak samo jak i drzewa liściaste, jak iglaki. Dlaczego? Dlatego, że to jest, jak powiedziałyśmy już na samym początku, różnorodna, zróżnicowana grupa roślin. Jedne krzewy będą czuły się dobrze na przykład na stanowiskach słonecznych, jak Budleja Dawida czy popularna w naszych ogrodach, zobacz, Iza, lawenda, tak? bo wprowadzamy tą lawendę, żeby uzyskać taki, wiesz, klimacik śródziemnomorski coraz częściej. I e, takie krzewy, które są cieniste, jak na przykład os ostrokrzew kolczasty, bardzo też e, rzadko spotykany w naszych ogrodach e, krzew, ale jednak spotykany, bo moja sąsiadka tak i posiada i naprawdę... Robi efekt wow. i faktycznie ma posadzonego go w cieniu, więc dlatego jej takiej pięknie rośnie. No i barwinek, krzewinka niższego piętra, która robi nam po prostu przepiękny dywan i ma też pięknie przebarwiające się kwiatki na kolor fioletowy. Zazwyczaj. Jeżeli chodzi o tą uprawę, to jeszcze wiadomo, że ważne jest tutaj pH, czyli kwasowość tej naszej gleby, tak? Bo jedne krzewy dobrze będą czuły się na stanowisku kwaśnym, jak na przykład różanecznik, azalie oraz na przykład hortensje, nasze popularne, tak? A są gatunki, które wymagają. Obojętnego odczynu tej gleby, czy nawet zasadowego, tak? I o tym też należy pamiętać. I co jeszcze? No, krzewy liściaste są też takimi gatunkami, które dobrze rosną, zarówno jak na glebach suchych i ubogich, jak na przykład berberys, ale też są też takie gatunki. Pionierskie, jak mówiłyśmy o y, drzewach liściastych, że takim gatunkiem y, pionierskim jest brzoza. Tak tu, jeżeli chodzi o krzewy liściaste, no to takim gatunkiem jest rokitnik pospolity chociażby. Tak? i one są y, te gatunki pionierskie przystosowane do tego, żeby zasiedlać siedliska ubogie właśnie w składniki pokarmowe czy ze względu na wodę kiedy ta woda praktycznie w glebie nie występuje, tak? Także to, te warunki uprawy, tak jak mówię, bywają naprawdę różne. Tak, i to słuchajcie, to, to może brzmieć jak nie do końca dobra wiadomość, bo oznacza, że krzewy mają bardzo różne wymagania i musicie, wybierając krzewy, orientować się w tych wymaganiach, jakie mają rośliny, które wybierzecie, ale z drugiej strony to jest bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że do każdego ogrodu znajdziecie odpowiednie krzewy, tak? Na każdą glebę, na każde warunki, yy, jeśli chodzi o wodę, znajdziecie odpowiednie krzewy, także. Mm. Możemy sobie tutaj wybierać i przebierać w zależności od tego, jakie gatunki panują w naszym ogrodzie, i dobrać gatunki odpowiednie do panujących warunków. tak? Wiadomo, że większość tych y, gatunków, y, krzewów liściastych wy, wymaga jednak gleb takich żyźniejszych i wilgotnych, jak chociażby przepiękna magnolia, gdy. Właśnie, nie najlepiej reaguje ona po prostu na suszę czy też na zanieczyszczenia powietrza, tak? I też to należy wiedzieć. Ale tu uwaga, pocieszenie, że w ostatnich latach pojawia się po prostu coraz więcej tych gatunków i odmian, które są po prostu coraz bardziej odporne, jeżeli chodzi o warunki panujące w miastach. Także to jest pocieszające. Krzewy liściaste są takimi roślinami, które możecie sadzić przez cały rok w swoim ogrodzie, o ile skorzystacie z sadzonek uprawianych w pojemnikach, tak? To wtedy przez cały okres wegetacji, czyli oczywiście pomijając zimę, e, możecie je sadzić. Natomiast jeśli chodzi o krzewy, to tutaj również możecie skorzystać z sadzonek z gołym korzeniem, no ale to gdzieś ta wczesna wiosna, czyli raczej miesiące takie jak marzec. Mhm. E, i początek. Wtedy kwietnia takie sadzonki też o, są dostępne. Ostatni początek dzwonek kwietnia tak to o, o, ostatni to, tak? dzwonek. Przed tak, ruszeniem tak. wegetacji to jeszcze musi nastąpić, czyli zanim roślina jeszcze tak naprawdę wypuści liście. A te z gołym korzeniem, jeszcze po posadzeniu, należy pamiętać, że trzeba jeszcze troszeczkę przyciąć. Także, no tak jak i zamówi, marzec i końcówka kwietnia, to jest ostatni moment na to tak naprawdę. Zanim ta wegetacja ruszy, bo jest coraz Aha. cieplej i należy tą pogodę obserwować, tak jak mówimy to za każdym razem. Nie należy się trzymać tych terminów książkowych, tylko po prostu e, oceniać pogodę, którą mamy za swoim oknem. Co jest ważne, to to, żeby no, na to zwracamy uwagę przy każdej grupie, tak jest. natomiast cały czas o tym mówimy, dlatego że to jest bardzo częsty błąd. Bardzo ważne jest, aby brać pod uwagę docelowe rozmiary roślin. Mm -hmm. tak? Krzewy tak naprawdę są roślinami w większości dosyć szybko rosnącymi. Tak? One po kilku latach osiągają swoje docelowe rozmiary. Także tutaj, jeżeli, jeżeli sadzimy jakiegoś perukowca, na przykład, który jest dużym krzewem, który osiąga nawet no tak. 3 metry wysokości i podobną szerokość, jeżeli ma dobre warunki. Mm, Rozwoju, rozwoju, no to tak. musimy to brać pod uwagę, tak? Mhm. Jeżeli tak, jeżeli sadzimy tak dużą roślinę, to nie sadzimy drugiej rośliny metr od niego, no bo to po prostu będzie zbyt y, ciasno, wszystko posadzone i, i te rośliny nie będą się wtedy rozwijały dobrze, także I co więcej, bierzemy pod uwagę to docelowe rozmiary. I za tym samym skutkowało to tym, że będzie potrzebował taki krzew więcej nakładów y, naszej pracy pod postacią chociażby cięcia, tak? I które jest bardzo ważne, o którym należy powiedzieć, że jest zabiegiem koniecznym, więc yy, 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 dla większości krzewów, yy, bo po prostu wpływa to na jego lepszy rozwój, kondycję i wiadomo, że wykonując takie cięcie sanitarne, które ma na celu obcięcie tych uszkodzonych, suchych, czy chorych wpędów, czy te, które są słabe, krzyżują się yy, wzajemnie, czy skierowane są do środka krzewu, po prostu należy przyciąć. No i przycinamy też te kwiatostany, które już przekwitły, tak? Jeżeli chodzi o cięcie, to wykonujemy też cięcie często odmładzające, czyli takie, które reguluje i poprawia dany pokrój, yy, zwłaszcza tych Krzewów, których pędy są po prostu nadmiernie rozrośnięte, tak jak i zamówi, tak? I dodatkowo, przez ten zabieg cięcia wzmocnimy je i poprawimy ich kondycję. Tak naprawdę. Tak, a krzewy zimozielone, tutaj też ważne jest ich mm -hmm. przycinanie, czyli takie na przykład jak popularny bukszpan, przycinamy na koniec wiosny albo latem. Tak jest. Albo też w razie potrzeby, bo jeżeli będzie rósł jak szalony, bo na przykład będzie podsypany nawozem i tak dalej, no to może się okazać, że dwukrotne jego cięcie będzie nawet potrzebne w sezonie, mm -hmm. nie? Bardziej Zwłaszcza jeśli to jest jakaś formowana kula tak. Czy, tak, tak. tak. Takie, mhm. zgodzę się z Tobą. No jeżeli chodzi. Tak, jeśli mamy krzewy, to tutaj trzeba też zwrócić po prostu uwagę, żeby ciąć je zależnie od kwitnienia, tak? Oczywiście. Bo tniemy na przykład krzewy, które kwitną wiosną, no to zazwyczaj tniemy dopiero po ich kwitnieniu, tak? Na przykład forsycje. Nie, tak jest. Nie tniemy forsycji wiosną, tylko dopiero kiedy przekwitnie, wtedy dopiero. Lecimy po sekator i działamy. Ja, jeśli o, chodzi o cięcie, bym właśnie powiedziała, zwróciła Waszą uwagę na to, że tak jak Ty powiedziałaś, cięcie jest koniecznym zabiegiem przy tej grupie roślin i tutaj nie należy się go bać, a bardzo wiele osób obawia się ciąć rośliny w ogrodzie i takie cięcia wykonuje, ale bardzo delikatne. Natomiast tutaj, jakby taka, taka sztandarowa rada ogrodnicza mhm. mówi, że tak naprawdę. Przy większości roślin sprawdza się to, że nawet przycięte zbyt mocno, zbyt intensywnie, to tak naprawdę lepiej, niż jeśli nie tniemy krzewów wcale. W ogóle, tak? Więc tak. tutaj. Na studiach nas, nas nie należy się tego bać, uczyli. Tak, 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 tak. Pamiętam to jak. Nie dziś. należy się bać, tylko no niestety metodą prób i błędów po prostu raz coś przytniemy, drugi raz coś przytniemy, za trzecim razem zrobimy to perfekcyjnie. Tak jest. Oczywiście są wyjątki, bo na przykład. Magnolia nie lubi być cięta, tak? Mm -hmm. I magnolia jest na przykład takim krzewem, który no gdzieś tam, jeżeli coś przycinamy, to naprawdę tak korygująco albo wycina, albo jakieś takie cięcia sanitarne wykonujemy, tak. ale nie są to rośliny, które formujemy w żaden sposób. Tak jest. Tak jak mówisz. I e, należy pamiętać, że. Tak jak Iza już powiedziała, jeżeli chodzi o kwitnienie tych krzewów, no to zimą i teraz wczesną wiosną przycinamy te krzewy, które po prostu kwitną latem, ale na nowych pędach tegorocznych, jak na przykład tawuły, pięciorniki, czy popularną hortensję bukietową, czy krzewiastą oraz lawendy. Także to wszystko, ten zabieg cięcia zależy od tego, kiedy dany gatunek kwitnie i o tym należy pamiętać. I za o czym bym jeszcze szybciutko powiedziała, to o nawożeniu, żeby nam to nie uciekło, e, jeżeli chodzi o drzewy liściaste, no to nawozimy je. Krzewy. O, widzisz, już, już po prostu przejęzyczyłam się tak. Krzewy liściaste to krzewy, które Sadzimy jesienią, nawozimy po prostu wiosną, kiedy już ruszy wegetacja, czyli możemy robić to już teraz, w kwietniu, w maju. Natomiast te, które sadzimy wiosną, nawozimy zazwyczaj po sześciu czy nawet ośmiu tygodniach, zaraz po ich posadzeniu, zmniejszając tą dawkę o połowę. Dlaczego? Dlatego, że ta roślina musi się po prostu najpierw przyjąć. Zaklimatyzować, że tak powiem, w danej glebie na danym stanowisku i dopiero wtedy ją sobie dokarmiamy, zmniejszając tą dawkę tak. o połowę, żeby ona nie była taka wie, za mocna mm. z drugiej strony i taka uderzeniowa, bo to też e, nie jest dobre. Możemy przesadzić. Właśnie wiesz co, to ja bym tutaj właśnie tego... jest na każdym opakowaniu, prawda? Tak, ale ja bym zwróciła uwagę na to też, żeby kupując rośliny w szkółce, zwrócić uwagę albo też zapytać o nawożenie roślin w szkółce, tak. bo większość roślin w szkółkach jest intensywnie nawożona w okresie wiosennym. I jeżeli na przykład kupujemy krzew właśnie wiosną, który został dopiero co praktycznie nawieziony jakimś długo uwalniającym się nawozem, to tak naprawdę pewnie bym sobie nawożenie jego odpuściła i zrobiła je dopiero w kolejnym sezonie. No, tak jest, tak, żeby on się normalnie przyjął, i jeżeli nawożenie było wykonywane w szkółce, czy w jakimś sklepie ogrodniczym, to, to wtedy jak najbardziej, nie tak jak mówisz. No i co? Jeszcze zostały nam najczęściej popełniane błędy, jeżeli chodzi o właśnie krzewy liściaste, no to powtarzamy. O jednym powiedziałyśmy i to jest ten, dlatego, no będziemy to mówić do znudzenia, ale dlatego, że to jest do znudzenia popełniany błąd, tak? Że nie uwzględniamy docelowych rozmiarów roślin, tak? Sadzimy rośliny sądząc, że one, nie, nie wierząc jakby w to, co jest napisane na, e, na ich metkach, że one urosną do takich, do takich rozmiarów, tak? Sadzimy zbyt gęsto, potem mamy po paru latach problem, bo... Będziemy musieli wtedy albo część roślin wykopać, pozbyć się ich z ogrodu, no albo musimy bardzo intensywnie ciąć i nic nie rozwija się tak, jak powinno. Także tutaj lepiej od razu sadzić rośliny tak. W odpowiedniej jak, rozstawie? Uwzględniając ich, tak, tak uwzględniając rozmiary. ich rozmiary. I tak, owszem, dopiero jeż, jeżeli zakładacie dopiero swój ogród, to w taki sposób posadzone rośliny będą robić takie wrażenie, że przez dwa lata wasz ogród będzie wam się wydawał pusty, ale to jest tylko te dwa lata, tak? Później wszystko nadgoni, urośnie i będzie pięknie. Także. I się to wam zdziwicie, polecamy. że taki efekt po dwóch latach można uzyskać? Można. Rośliny potrafią, prawda no, i? My to wiemy doskonale. Tak, oczywiście. Tym bardziej, tym bardziej, jeżeli mają świetne warunki do życia, tak, nie mhm. są zacieniane, gdzieś tam z której strony są dobrze doświetlone, podlewane. No właśnie, i jeśli chodzi o podlewanie, Cięte. to jest kolejny błąd, czyli podlewanie krzewów też jest potrzebne, tak, to są rośliny wymagające bardzo, e, zazwyczaj wymagające tak naprawdę podlewania. I z naszej błędem strony. jest mhm. to samo co. Tak, to samo co mówiłyśmy przy roślinach iglastych, nie podlewanie roślin zimozielonych w okresie zimy. Mm-hmm. Dlatego w, lutym, dlatego w lutym i marcu słuchaj, na grupach jest mnóstwo zdjęć rododendronów, na przykład z pozwijanymi takimi liśćmi. Tak? On się po prostu broni przed utratą wody. No i to też mhm. znaczy, że właśnie w okresie jesiennym, kiedy jeszcze było ciepło, nie był podlewany i nie miał tej wody wystarczająco dużo. Także tutaj jakby nie ma co wpadać w panikę, tylko po prostu pamiętać o tym, że jesienią w tym ciepłym jeszcze okresie, kiedy ziemia nie jest zamarznięta, a jest sucho, musimy te rośliny podlewać. A często tak jest, zobacz, że te lato nam się wydłuża jeszcze często gęsto do października, teraz coraz częściej. No i tak jak powiedziałyśmy, takim błędem również, który zauważamy jeżdżąc na ogrody do klientów czy do znajomych, to jest nieprawidłowe cięcie. Ale o tym już powiedziałyśmy chwilę wcześniej, dlatego należy je dostosować tak naprawdę do. Danego gatunku i wzrostu i rozwoju danego krzewu. No okej, okay, Izma. Dobra, tym razem, tobie, tym razem Tobie daję pierwszeństwo, jakie są Twoje trzy ulubione krzewy liściaste. Ty na pewno wiesz, ale ja już się, po, bo się powtórzę: wiadomo, znasz mnie dobrze i wiadomo, że na, u mnie na pierwszym miejscu będzie ta hortensja ogrodowa, która odpowiednio przez nas pielęgnowana, nawożona nawozami do roślin kwasolubnych i podlewana, da piękne kwiaty, które przebarwią się nawet na trzy kolory, bo i różowe, i fioletowe i niebieskie jesteśmy w stanie uzyskać na jednym krzewie. Uwaga, na jednym krzewie. I zabyła, widziała moje hortensje tak, to jest możliwe. <laughs> Także to jest ten efekt, wow. Potwierdzam. Tak, ona kwitnie. Tak. Moja kwitnie akurat od lipca aż do listopada, więc to jest pięć bitych miesięcy. Pielęgnacja to podstawa. Numer dwa. Numer dwa to jest moja ulubiona laurowiśnia, która jest zimozielona i z której mam również żywopłot w swoim frontowym ogrodzie od strony sąsiadów, posadzony w jednej linii. Piękna, nawet zimą bezpraktycznie obsługowa, należy ją tylko podlewać, przycinać i od czasu do czasu można zasilić hydrokompleksem po to żeby utrzymywała więcej wilgoci w glebie, nie przenawozimy nim także jest żywo zielona, piękna, ja swoją przycinam dwa czy trzy razy w sezonie i rośnie jak szalona, chociaż w pierwszych dwóch latach miałam troszeczkę problem tego typu, że ona po prostu się przyjmowała i była, trzeba to powiedzieć, brzydka. Po prostu była brzydka. Ona potrzebowała tego czasu, żeby oswoić się z panującymi warunkami i jak już się ukorzeniła, przyjęła, wykonałam zabieg ostrego cięcia i, i mam teraz efekt taki, jak widać. No, te krzewy mają, podejrzewam, z dwa do Dwustu dziesięciu centymetrów wysokości. No, w niektórych miejscach 2,20 nawet może mieć. Także mhm. przepiękna. No i trzeci gatunek, krzew czy krzewinka, popularna. Cenię ją za zapach, to jest oczywiście lawenda wąskolistna. Daje po prostu efektu. Zgadłabym wszystkie trzy. No dlatego mówię, no Co ja tu mogę Cię? Czym cię mogę zaskoczyć, Iza? No po prostu wszystkie są w moim ogrodzie, dlatego. Nie kłamie mówiąc, że to są moje trzy ulubione gatunki krzewów liściastych. No a twoje? No właśnie ja tutaj bo wiedziałam, że tobie dam pierwszeństwo, więc bardzo długo myślałam, ja żeby wiem, moim że moim nie była hipotensja. Wymienisz berberysa na bank. Nie, nie wymienię berberysa. Nie, nie wymienię. Yy, bo starałam się też wymienić. Chciałam tym razem wymienić też takie, które bardzo lubię, często używam w projektach, Hortensia ale nie są limelight. jakoś super popularne. Nie? nie? posłuchaj. Słucham. Więc numer jeden, jaki sobie wypisałam, to jest dereń biały w odmianie Ivory Halo. Aha. Bardzo często używam dereni w ogóle w projektach jako rośliny tła. To są bardzo fajne rośliny do wypełniania, zwłaszcza jeżeli mam szerokie, szerokie rabaty i chcę zastosować roślinę, która będzie dosyć duża i dawała mi fajne tło, to stosuję właśnie taki dereń. Ażurowe wręcz. On jest bardzo mało, tak, on jest bardzo mało wymagającą rośliną. Przy czym jest bardzo ładny i ma takie biało obrzeżone liście, więc daje plamę takiego jasnego koloru, i na jego tle ciemniejsze rośliny wyglądają pięknie. A oczywiście zimą jego pędy przebarwiają się na czerwony taki kolor, także zimą, także jest dekoracyjny i za to też bardzo go lubię. Tak jak mówiłyśmy na początku. No, e... Dawaj drugi. Mój numer dwa to jest y, lilak, ale to jest mniej popularny lilak, bo to jest lilak Mejera w odmianie Palibin. I to jest taki lilak, który osiąga maksymalnie półtora metra wysokości. O, to maleństwo, Bardzo intensywnie Prawie kwitnie. Ja. Tak, takie maleństwo. <laughs> Prawie jak ja maleństw. Tak, no ale właśnie, ale właśnie dlatego go lubię, dlatego, że bardzo wielu e, inwestorów, dla których projektuję, chciałoby mieć lilak w ogrodzie, ze względu na ten zapach. To jest w ogóle roślina, która nam się fantastycznie jakoś tak kojarzy i ją lubimy. Natomiast w nie każdym ogrodzie na taki klasyczny mm -hmm, lilak e, to jesteśmy prawda. w stanie sobie pozwolić, ze względu na ilość miejsca. Także tutaj z, z powodzeniem korzystam z tego, e, z tego gatunku, z tej odmiany i bardzo to, ten, ten krzew sobie cenie, A ostatni krzew, który bardzo lubię też to jest perowskie ałobodolistna. I to jest bardzo ciekawy krzew na bardzo suche gleby o takim, em, o takich srebrzystych liściach i kwitnie na, na fioletowy kolor, mm -hmm. ale jest taki bardzo ażurowy, taki koronkowy wręcz, także z takimi nasadzeniami, które coraz bardziej lubię, takimi bylinowymi, z jakimiś jeżówkami, szałwiami, czy z werbeną patagońską? On tworzy bardzo ciekawe takie zestawienia, takie delikatne, zwiewne. Lubię go do takich naturalistycznych zestawień mm -hmm. kompozycji. Także no, bardzo go lubię i intensywnie rośnie, jest dosyć wysoki. Fajna, ciekawa taka roślina do ogrodu. Fajną, ciekawą jest też, teraz jak zaczęłaś mówić konkretnie o tym gatunku, to nasunęło, nasunął mi się kolejny gatunek jakim jest pięknotka Bodiniera, bo kiedyś nawet dostałam takie pytania od znajomej. Napisała do mnie, Żania, a co to tak pięknie po prostu owocuje? Tak niesamowite owoce, o takim kolorze niespotykanym, mhm. takiego, wiesz, fioletu, troszeczkę takiego pośredniego. Tak, tak, wchodzący wręcz w taki tak. troszeczkę amarant, powiedziałabym, no i robi efekt wow. I dlatego tak sobie skojarzyłam. OK. Dobra. I czas na pytanie od słuchaczki. Hej, dziewczyny, powiedzcie mi, dlaczego mój trawnik jest żółty po zimie? No, i co możemy powiedzieć? Oczywiście trawnik ma w tym okresie prawo być żółty po zimie, tak? Trawnik dopiero budzi się do życia, i jeżeli teraz właśnie wykonamy dobrą pielęgnację trawnika, prawidłową, to bardzo szybko zacznie on się zazieleniać, zagęstniać i jeszcze tego lata będzie piękny. A jak wykonać prawidłową pielęgnację, taką wiosenną trawnika, to od też możemy odesłać y, troszeczkę do dwa odcinki do tyłu, do chyba dziewiętnastego odcinka, bo tam już odpowiadałyśmy na podobne pytanie. Oczywiście będzie to wertykulacja teraz trawnika, tak? czyli pozbawienie go tego martwego e, filcu, filcu, który się tak. na nim znajduje. Jeżeli trawnik jest na ciężkiej glebie, to wypadałoby też pomyśleć o aeracji trawnika, no i koniecznie wtedy o nawożeniu, tak? I tak pielęgnowany trawnik, który też razu. zaczniemy... od razu, po nawożeniu od razu podlewanie, podlewanie. tak? Właśnie, właśnie tak miałam powiedzieć, bo tutaj robi się w ogóle już bardzo ciepło, zaczyna się kwiecień, robi się bardzo ciepło, a opadów jest niewiele. Także zobaczymy jak pogoda będzie się dalej rozwijała, ale jeżeli będzie dalej ciepło, a dosyć sucho, no to też należy pamiętać o podlewaniu. I słuchajcie, tutaj taka mała też podpowiedź, że jeżeli zapiszecie się na nasz newsletter, to dostajecie kalendarz przygotowanego ogrodnika co tak miesiąc, tak? A tam dokładnie opisujemy między innymi pielęgnację trawnika na każdy miesiąc, także to też będzie dla was cenna podpowiedź. Tam jest taka wygodna checklista do zaznaczenia, o, jakie tak. prace już wykonaliście w ogrodzie, a jakie dopiero przed wami, żebyście o także... czymś nie zapomnieli. Tak jak sama nazwa wskazuje, przygotowany ogrodnik ma wszystko pod kontrolą, także zapisujcie się koniecznie na nasz newsletter, pobierajcie ten wygodny kalendarz i wtedy takie prace zaplanujecie. Nie będziecie się nad niczym tam zbyt długo zastanawiać, tylko po prostu będziecie działać zgodnie z tym planem. I harmonogramem prac przygotowanego ogrodnika. Ja jeszcze chciałabym i zaprosić ludzi na naszą przesadzoną grupę ogrodową. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tam możecie pisać z jakimi problemami się spotykacie w swoich ogrodach i udzielamy sobie wzajemnie odpowiedzi na te pytania, przesyłamy fantastyczne zdjęcia, jakaś pani chyba umieściła ostatnio zdjęcia ze swojego ogrodu, wygląda przepięknie, ty go chyba nawet projektowałaś, prawda? No efekt wow jest. Tak, to, to jedna, Powiem ci, tak, to moi wow dawni jest. klienci wrzucili. Zdjęcia z, z lata w swoim ogrodzie. No tak, fajne miejsce do wymiany doświadczeń i do pytań, także zapraszamy serdecznie. I oczywiście też e, na grupie możecie dać nam znać, jakie ciekawe tematy na kolejne odcinki podcastu mogłybyśmy e, może nagrać, żeby były dla Was pomocne, bo to o to nam przecież chodzi. Tak jest. Zawsze możemy nagrać je za jakiś czas albo w chwili obecnej. I po prostu te odcinki ukażą się w internecie i w waszych aplikacjach podcastowych i też na YouTubie. Także miejsce możecie sobie wybrać tak naprawdę. A w następnym odcinku o jakiej grupie roślin będziemy w sumie yy, następną rozmawiać? grupą roślin, jaką poruszymy, będą byliny, czyli rośliny Byline. Wieloletnie występujące w naszym ogrodzie. Będzie to bardzo to ciekawy będzie długi odcinek. długi odcinek. Monter po prostu <noise> będzie siedział i montował i montował, bo to jest nasza ukochana grupa roślin. Wiadomo. Może już, za, może już zaplanujemy, że to zrobimy w jakichś dwóch częściach albo trzech, albo pięciu. Nie, no nie, nie, nie. Żartuję. Ale to będzie tak. To na pewno będzie ciekawy odcinek. Dobra. Tymczasem Borem Lasem. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Тримайтесь.